Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie zostało wpisane po prostu przez Zakład Historii Ruchu Ludowego i Muzeum jako Dzień Jedności Ruchu Ludowego. Na pamiątkę wielkiego zjednoczenia ruchu ludowego, który dokonał się 15 marca 1931 roku. Wtedy to trzy partie chłopskie, Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie i Stronnictwo Chłopskie po bratobójczej wojnie, powiedzmy sobie, do 1931 roku doszły do wniosku, że koniec walki, koniec swarów, ponieważ pojawił się wtedy na arenie nowy wróg, bardzo niebezpieczny, bardzo podstępny, którym była sanacja, która niszczyła wszystko po prawej i lewej stronie po prostu, żeby zbudować system autorytarny. I wtedy właśnie ta koncepcja zjednoczenia nazywana trójpolówką, równym podziałem władz w Naczelnym Komitecie Wykonawczym, w Radzie Naczelnej, w komisjach, w organach statutowych, był jakby tym, powiedzmy sobie, podziałem, do którego wracano, powiedzmy sobie, później jako jednego z idealnego, który miał zapewnić rozwój. Zresztą po zjednoczeniu Ruch Ludowy stał się najsilniejszą partią polityczną w II Rzeczypospolitej. Liczył prawie 300 tysięcy członków, ale oczywiście sanacja próbowała go rozbić. W 1935 roku doprowadziła do częściowego rozbicia w kierownictwie, ale to się nie udało. Otóż, proszę Państwa, Ruch Ludowy rozwijał się w takich sekwencjach 18-letnich, powiedzmy sobie, amplituda aktywnej działalności, później słabszej, powiedzmy sobie, nazywałem to zjednoczenia i rozbicia. Profesor Jan Jachymek obliczył, że między powstaniem Ruchu Ludowego w 1795 roku a 1935, gdzie właśnie ten ostatni jakby moment rozbicia zaistniał w okresie międzywojennym, było aż 12, powiedzmy sobie, rozłamów, które dotykały w mniejszym bądź większym stopniu partię Ruchu Ludowego. A w tej przestrzeni politycznej to działało w ciągu tych 128 lat ponad 70 różnego rodzaju partii ludowych, mniejszych, większych, efemeryt, które później się łączyły w te wielkie strumienie właśnie polityczne. Po 1945 roku było tylko jedno rozbicie, rozbicie Stronnictwa Ludowego na SL i PSL. No i oczywiście w czasach najnowszych to były trzy właściwie takie próby rozłamów. W 1991 roku, 1996 i 2006. Pierwszy to będzie ojcowizna Romana Bartoszcza, drugi to próba tworzenia PLD przez Romana Jagiellińskiego. No i trzecia po prostu w 2006 to nasi emigranci polityczni do Brukseli, czyli Wojciechowski, Kuźmiuk i Podkański utworzyli Stronnictwo Ludowe Piast. Chcę Państwu powiedzieć, że te wszystkie, powiedzmy sobie, rozłamy nie miały większego skutku dla działalności Ruchu Ludowego, bo żaden z zarządów powiatowych stronnictwa, powiedzmy sobie, do tych rozłamowców się nie przytekał. One były, powiedzmy sobie, płytkie, no i właśnie jakby w ciągu jednego czy dwóch lat kończyły one działalność.
działalność. Jagielliński wrócił do PSL-u, Wisław Potkański, z którym rozmawiałem i któremu poświęciłem dosyć obszerny biogram w ostatnim roczniku, chciał wrócić do PSL-u, ale już nie zdążył. W swoich tych publikacjach, które pozostawił, to właśnie bardzo mocno akcentował działalność swoją w Ruchu Ludowym, twierdząc po prostu, że to był jego najlepszy okres działalności. Proszę Państwa, 27 lutego spotkaliśmy się na konferencji poświęconej Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i przyjęciu nazwy PSL-u. Z tą nazwą, powiedzmy sobie, mówiliśmy o wielkim rozwoju, dynamice, jedności. Tutaj właściwie będziemy mówić o tym smutniejszym po prostu okresie, kiedy ten Ruch Ludowy po prostu był rozciągany, a w przestrzeni politycznej ludowcy mieli bardzo wielu, proszę Państwa, przeciwników. Byli to ziemianie, byli to partie polityczne, narodowcy, socjaliści, później sanacja, później po wojnie po prostu komuniści. Później okazało się, że Solidarność. Wałęsa mówił, ja nie pozwolę na zjednoczenie się partii chłopskich. No i oczywiście może nas głośnił w 90 roku, 5 maja jednak ludowcy się zjednoczyli. Jest takie powiedzenie, że wróg, największy wróg i koalicjant. I to we współczesnym, powiedzmy sobie, po 89 roku często właśnie miało miejsce. Wiemy, jaka była historia po prostu tutaj z rządem stworzonym przez SLD i Millera, ale o tym oczywiście na pewno będziemy mówić w trakcie naszej konferencji. Więc poruszamy się w dosyć dużej przestrzeni historycznej. Przygotowane zostały referaty. Po raz pierwszy w konferencji jakby sięgamy do Ruchu Młodzieżowego, który był niezwykle, powiedzmy sobie, ważnym czynnikiem integracyjnym w jego działalności. Zarówno w roku 1931, kiedy Związek Młodzieży Arpewici przyczynił się po prostu do zjednoczenia, w 1935, kiedy wiciarze wypełnili to kierownictwo Ruchu Ludowego po tych, którzy odeszli. I okazało się, że ci, co odeszli, po prostu szybko znaleźli się na śmietniku historii, bo zostali szybko zgrani po prostu przez sanację. Potrzebni byli tylko do aktu wyborczego. Tak jest, powiedzmy sobie, po 89 roku, kiedy młode pokolenie weszło po prostu na wiejską, byli to działacze Związku Młodzieży Wiejskiej i później po 80 roku odrodzony Związek Młodzieży Wiejskiej będzie odgrywał tutaj znakomitą rolę. I poprosiliśmy tutaj dwóch przedstawicieli młodzieży, którzy będą reprezentować programie są. Natomiast nasza reprezentacja referentów ma zapewnić nam, powiedzmy sobie, przekazanie pełnej wiedzy historycznej, ale też nieznanych, powiedzmy, faktów z działalności. Liczymy szczególnie tutaj na Andrzeja Gowina, Mariana Zaleskiego i Staszka Jekiełka po prostu tutaj, dlatego że dotykamy tutaj tej najnowszej historii Polski, którą tworzyliśmy, funkcjonowaliśmy w jej strukturach. Referat poświęcony dość obszernemu zagadnieniu, a mianowicie ruchowi ludowemu w okresie zaborów, powstania i podziały do 1914 roku.
Przygotowałam dość obszerny materiał. No, z uwagi na ograniczenia czasowe będę się starała zasygnalizować. I na początku chciałam przedstawić pojęcia, czyli okres zaborów. No, przypomnieć, bo wszyscy doskonale w tym gremium wiemy. Ruch ludowy, powstanie ruchu ludowego w Polsce. Podziały, rozłomy w ruchu ludowym. Postarać się tak jak gdyby stworzyć jakąś taką definicję na potrzeby mojego wystąpienia. Dalej skupić się na powstaniu ruchu ludowego w Galicji, jego podziałach oraz rozłamach, powstaniu ruchu ludowego w zaborze pruskim, jego podziałach, powstaniu ruchu ludowego w Królestwie Polskim, jego podziałach oraz rozłamach i na końcu wskazać wnioski. Wszyscy doskonale wiemy, że okres zaborów jest to okres, w którym Polska utraciła niepodległość i stało się to kolejno poprzez pierwszy, drugi i trzeci rozbiór, czyli od 1795 roku do 1918 roku. Jest to cenzura mojego wystąpienia, czyli przez 123 lata ja zajmuję się tym okresem właśnie, w którym to powstawał ruch ludowy i wtedy to właśnie, jak doskonale wiemy, polskie ziemie znajdowały się pod zaborami. Galicja po zaborze austriackim, zabór pruski, ziemie skupione wokół Wielkopolski, nie tylko w zaborze pruskim, no i ziemie tutaj stworzone zostało Królestwo Polskie. Doskonale już wiemy, że ruch ludowy to nie tylko stronnictwa polityczne, ale wszystkie inne organizacje, które na przestrzeni dziejów funkcjonowały razem z ruchem ludowym. I wiemy, że stronnictwa ludowe to są takie stronnictwa, które w nazwie mają ludowe bądź chłopskie i które zajmują się zawsze tym, żeby poprawiała się sytuacja polityczna, ekonomiczna i gospodarcza chłopów i żeby chłopi dochodzili do władzy. I teraz, proszę Państwa, na potrzeby dzisiejszego wystąpienia, jak gdyby syntetycznie sobie chciałam nakreślić, w jaki sposób, jakie cechy charakterystyczne legły u podstaw powstania ruchu ludowego. Wiemy, że ruch ludowy to jest jeden z trzech ruchów politycznych, który powstał na przełomie XIX i XX wieku, ale jak wiemy, to jest jedyny, który przetrwał do czasów współczesnych. Dążył, wiadomo, tak jak już z definicji stronnictwa ludowego wynikało, do wyzwolenia chłopów oraz zapewnienia im społeczeństwa sprawowaniu władzy. Wysuwał też postulaty narodowe, bo znajdowaliśmy się w okresie, gdy Polska była pod zaborami, gdy nie miała własnej suwerenności państwowej, gdzie historycznymi hasłami przede wszystkim była walka chłopów o społeczne, polityczne i narodowe wyzwolenie. I oczywiście powstanie ruchu ludowego przebiegało zupełnie inaczej z każdych na ziemiach polskich pod zaborami, co wynikało, jak wiemy, oczywiście z funkcjonowania Polaków i działalności poszczególnych państw zaborczych i swobód bądź nieswobód, które na tym obszarze były zapewniane. Oczywiście wiemy doskonale, że najwcześniej ruch ludowy się rozwinął w Galicji, potem w zaborze pruskim i na końcu w zaborze rosyjskim, czyli szczególnie w Królestwie Polskim. I teraz też stworzyłam sobie taką definicję na potrzeby dzisiejszego wystąpienia, mianowicie co rozumiemy pod pojęciem podziały i rozłamy w ruchu ludowym. Więc patrząc na to pojęcie metodologicznie możemy wskazać, że opuszczenie szeregów stronnictwa i utworzenie samodzielnej partii lub przystąpienie do innego ugrupowania politycznego, pociągające za sobą mniejszą lub większą liczbę członków. Już wiemy, że takie podziały i rozłamy miały miejsce, jak tu pan dyrektor wskazał w wystąpieniu tutaj zapoczątkowującym konferencję, od początku ruchu ludowego, już od okresu zaborów. Co wynikało z tego, że ruch ludowy od samego początku i zarania był zróżnicowany. Dzielił się na różne organizacje, dzielił się też na różne stronnictwa polityczne, które pojawiały się, znikały, dzieliły się i łączyły. Oczywiście wiadomo też jest, że brak konsolidacji jedności w ruchu ludowym oznaczał mniejszą jego siłę i możliwości oddziaływania politycznego, słabszy wpływ w walce o władzę państwową po to, żeby realizować własną wizję ustrojową. Oczywiście ta dezintegracja prowadziła do słabości ruchu ludowego i zmniejszenia możliwości osiągania jego celów politycznych, które sobie w poszczególnych okresach, a mnie najbardziej interesuje okres zaborów, stawiał. Podziały i rozłamy tworzyły działalność różnych stronnic,
Właśnie. Oczywiście najpierwsze takie znaczące podziały miały miejsce w końcowej fazie zaborów i kolejnych. I przy czele właśnie były różnorakie tych podziałów. Mianownicie wynikały one, były inspirowane wewnętrznie lub zewnętrznie. I najczęściej, proszę Państwa, wiadomo było, do czego później powrócę, że te podziały wynikały często z osób organizacyjnie należących do Stronnictwa Ludowego, jak też wpływu innych stronnictw, o czym już Pan Dyrektor mówił, które chciały wpływać i przejąć wpływ, wsiąknąć, wejść w szeregi Stronnictw Ludowych po to, żeby tutaj móc stać się silnym takim odłamem wiodącym w poszczególnych stronnictwach ludowych. I proszę Państwa, powstanie Ruchu Ludowego w Galicji, to jak już powiedziałam, jest to pierwszy obszar, pierwszy zabór, gdzie stronnictwa ludowe powstały. Najwcześniej oczywiście, proszę Państwa, było to zapoczątkowane, zanim doszło do powstania Ruchu Ludowego, poprzedziła to określona działalność sprzyjająca emancypacji oświatowej, politycznej, gospodarczej chłopów. Jak wiemy, działał jako pierwszy ksiądz Stanisław Stojołowski, wydający wieńca i pszczółkę, działali Bolesław i Maria Wysłouchowie, wydając Przyjaciela Ludu, Maria Wysłouchowa prowadząc różne działania oświatowe, wydając broszurki, prowadząc wykłady, uczestnicząc i oprowadzając chłopów między innymi po wystawie Lwowie, która stała się takim masowym zaczynem, że Ruch Ludowy może zacząć się przyciągać do siebie chłopów i ich jednoczyć. Następnie powstał Związek Chłopski. Oczywiście działały też różne towarzystwa oświatowe, polityczne i gospodarcze. I następowała stopniowa emancypacja polityczna, społeczna, gospodarcza chłopów. Oczywiście, proszę Państwa, pierwszym takim sukcesem, pokazaniem, że Ruch Ludowy, a szczególnie chłopi, mogą stanowić taką siłę, były rozbudzenie ich aktywizacji i przystąpienie do kandydowania do wyborów, zarówno do Sejmu Krajowego, jak i do Rady Państwa. W 1889 roku utworzono chłopskie pierwsze komitety wyborcze i wtedy czterech posłów chłopskich dostało się do Sejmu. Następnie, proszę Państwa, w 1891 roku Jan Potoczek stał się pierwszym posłem chłopskim, który został posłem w Austriackiej Radzie Państwa. I tutaj, jak w Przyjacielu Ludu piszą, jak chłopi przejawiali potem na przestrzeni lat niezadowolenie, Ruch Ludowy popłynął trzema strumieniami. Pierwszy strumień to jest właśnie ten pierwszy nurt, czyli Związek Stronnictwa Chłopskiego utworzony w 1893 roku, pierwsza partia w Europie polityczna chłopska, działająca w latach 1893-1908. Następnie jako datę utworzenia Ruchu Ludowego związanego z ówczesnym PSL-em jest podana data, jak wiemy doskonale, 28 lipca 1895 roku jako początek zorganizowanej działalności Ruchu Ludowego. I tutaj właśnie pojawił się drugi nurt skupiony najpierw wokół Stronnictwa Ludowego w 1903 roku przekształconego w Polskie Stronnictwo Ludowe. Następnie w 1912 powstała pierwsza partia rozłamowa skupiona wokół Wysłoucha i Dąbskiego, mianowicie PSL, Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców, oraz następnie doszło do takiego pierwszego zasadniczego rozłamu PSL-u, który się dokonał w 1913 roku i powstało PSL Lewica działające w 1913-1921 i PSL Piast, które działało w 1914 i 1931 roku. I nurt trzeci powstał wokół postaci księdza Stojałowskiego, który, jak wiemy doskonale, był tym pierwszym prekursorem, możemy powiedzieć nestorem Ruchu Ludowego, i on to jako jedyny z tych wszystkich osób uczestniczył w powstaniu tych wszystkich nurtów, czyli uczestniczył w powstaniu Związku Stronnictwa Chłopskiego, uczestniczył w powstaniu właśnie Stronnictwa Ludowego, no i sam osobiście potem założył Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe. I możemy powiedzieć, że celem Ruchu Ludowego była walka o prawa chłopów, o likwidację pozostałości epoki feudalnej, o reformę rolną, o demokrację życia społecznego i politycznego.
Wysuwał też oczywiście ruch ludowy, postulaty narodowe. I tutaj, proszę Państwa, ja już wskazałam, jakie mamy partie widzimy, które tu powstały i wszystkie te nurty widzimy, jakie powstały w Galicji. I to niezadowolenie chłopów było, jak już wspomniałam, było bardzo częste. Oni jako korespondenci przyjaciela ludu widzieli organizację wieców wyborczych przez każde z tych stronic, które widzimy, czyli Związek Stronnictwa Chłopskiego, Stronnictwo Chrześcijańskie Ludowe czy Stronnictwo Ludowe Samodzielne. Potem była wiadomo walka o przedstawicieli, o wprowadzeniu ich, czyli od początku nie było tutaj takiej jedności i współpracy tutaj w ruchu ludowym, który starał się, oczywiście dochodziło też do prywatnych jakichś walk, niesnasek, które powodowały, że na przykład niektórzy posłowie jak Antoni Bomba opuścił Stronnictwo Chrześcijańskie Ludowe i przeniósł się potem, proszę Państwa, do PSL-u i tym posłem PSL-u w następnych kadencjach był. Wiemy oczywiście też, że Związek Stronnictwa Chłopskiego, gdy został zlikwidowany, część jego działaczy przyszła do PSL-u, tak samo niektórzy działacze Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego też również zasilili szeregi PSL-u. Oczywiście, proszę Państwa, doskonale wiemy, jaką partią była, że jej głównymi działaczami Związku Stronnictwa Chłopskiego był Jan Potoczek i Stanisław Obaj byli posłami. Że ta partia była stronnictwem takim chłopskim, stronnictwem działającym lokalnie, szczególnie właśnie na obszarze Sądecczyzny. Wiemy oczywiście, że w wyniku tego, że ksiądz Stojałowski nie domówił się, nie wszedł w jakąś taką konsensus w Związku Stronnictwie Chłopskim, z którym też współpracował, opuścił jego szeregi, bo był tam i współpracował. Chciał nawet, żeby Wieniec i Pszczółka było organem prasowym Związku Stronnictwa Chłopskiego. No niestety doszło do niesnasków i wtedy ksiądz Stojałowski przesunął się, proszę Państwa, do Stronnictwa Ludowego. Uczestniczył w tym pierwszym wiecu, uczestniczył w zakładaniu Stronnictwa Ludowego i potem wysunął postulat, żeby do nazwy Stronnictwa Ludowego dołożyć, proszę Państwa, przymiotnik chrześcijański. No i to oczywiście się działacze nie zgodzili na takie określenie Stronnictwa Ludowego z przymiotnikiem chrześcijański, co zaowocowało tym, że ksiądz Stanisław Stojałowski założył swoje własne Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe, które tutaj było oparte o Biblię, o naukę społeczną Kościoła. No jak wiemy, ksiądz Stojałowski nie tylko lawirował w tym pierwszym okresie, będąc w Związku Stronnictwa Chłopskiego, w Stronnictwie Ludowym, czy działając w Stronnictwie Chrześcijańsko-Ludowym, ale współpracował też z innymi orientacjami politycznymi na potrzeby tego, żeby jego kandydaci i on sam stał się tutaj posłem zarówno do Stronnictwa Krajowego, jak i Parlamentu Austriackiego, co mu się oczywiście udawało. Wiemy, że ważnym momentem, o czym by należało wskazać, że nie tylko ksiądz Stojałowski współpracował z socjalistami czy z narodową demokracją, ale również trzeba by było przypomnieć o tym, że ksiądz Stojałowski nawet w tym okresie nawiązał również współpracę z Stronnictwem Ludowym. W Sejmie Krajowym, gdy uzyskał mandat w roku 1901 do Sejmu Krajowego, doszło do krótkotrwałego połączenia Komitetu Wykonawczego, proszę Państwa, Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego i utworzenia Zjednoczenia Stronnictw Ludowych. Czyli krótkotrwałe, roczne, nawet mniej niż roczne, nastąpiło połączenie ze Stronnictwem Ludowym. Wiemy, że było to krótkotrwałe. Potem ksiądz Stojałowski oczywiście pomyślał, że może jednak się bardziej trzeba związać z innymi stronnictwami chrześcijańskimi, też o zabarwieniu ludowym, i połączył się w 1906 roku z Polskim Centrum Ludowym. Oczywiście też to krótko trwało. No ale jak wiemy, ksiądz Stojałowski uzyskiwał sukcesy wyborcze, mimo że był karany, więziony, ekskomunikowany. Oczywiście działalność Polskiego Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego skończyła się w 1911 i cały jego dorobek przeszedł do narodowej demokracji, gdyż jego głównym spadkobiercą ideowym został Jan Zamorski.
Stronnictwo Ludowe wiemy, że było stronnictwem, które rozwijało się, umacniało, wprowadzało posłów. Na początku skupiało się głównie i działało w postulatach tutaj ekonomicznych, gminnej, przeciwko ustawie drogowej, gminnej, łowieckiej, kościelnej i zarówno uprawnieniem, rozkładem ciężarów politycznych. Wiemy, że miało trzech, byli jak gdyby tutaj mieliśmy prezesów i tutaj głównymi postaciami był Karol Lewakowski, Henryk Rewakowicz. I tutaj proszę Państwa w 1907 roku należałoby powiedzieć, że pewną przyczyną niesnasek, jakie zaczęły już zachodzić w Polskim Stronnictwie Ludowym po utworzeniu go w 1903 roku było to, że w 1907 roku do pretendowania do roli prezesa tutaj jak gdyby pretendowało dwóch działaczy. Nestor Ruchu Ludowego, czyli Bolesław Wysłouch, autor pierwszego programu politycznego, potem autor tej tutaj wszystkich potem kolejnych postulatów wyborczych, organu prasowego kierujący organem prasowym. Razem, proszę Państwa, chciał w 1907 roku zostać prezesem PSL-u. No niestety nie udało mu się. Tą bardziej takim rzutkim, młodszym i bardziej chyba tutaj potrafiącym zjednać sobie członków stał Jan Stapiński. No i to Jan Stapiński w 1907 roku stał na czele PSL-u. Pierwszy taki już moment zaognienia sytuacji rozłamowych, personalnych pojawił się. Wiemy, że Stronnictwo Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Stronnictwo Ludowego miało swoich posłów, zwiększało udział i wiemy, proszę Państwa, że właśnie tutaj już przechodząc do pierwszych takich rozłamów w Galicji, wiemy, że pierwszą taką partią rozłamową było PSL, Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców, które powstało w 1912 roku i działało w 1914 roku. Była to tak zwana Fronda Lwowska. I była ona zapoczątkowana, to niezadowolenie przez Bolesława Wysłoucha i dynamicznego działacza młodego pokolenia Jana Dąbskiego, którzy jak gdyby nie zgadzali się z polityką współpracy Stapińskiego i PSL-u z blokiem namiestnikowskim. Utworzyli własne stronnictwo, które nawet wydawało Gazetę Ludową, dość prężne czasopismo poświęcone właśnie tej problematyce też Ruchu Ludowego. I niestety ta nie uzyskało szerszego jego działania, nie wprowadziło swoich posłów, ale weszło w skład 1914 roku PSL-u Piast. No i oczywiście już na poprzedniej konferencji wspominaliśmy, że taki zasadniczy rozłam w PSL-u nastąpił w 1913 roku i dokonał się on głównie, jak Państwo wiedzą, na zasadzie właśnie działalności programowej i w zasadzie działalności. Sytuacji wewnętrznej w stronnictwie, czy sojuszu z konserwatystami, osłabieniu pozycji chłopów na rzecz członków wywodzących się z ziemiaństwa, urzędników, braku organizacji, autorytyzmu tutaj bezwzględnego prezesa. Afery finansowej, to oczywiście doskonale wiemy, tutaj wystąpili tutaj przedstawiciele, stało to się na forum wewnętrznym PSL-u, w którym to wszystkie te niedociągnięcia, no, przekręty finansowe związane z ilustrowanym kurierem codziennym, innymi aferami wypłynęły. Tu dyrektor Mazurek na poprzedniej konferencji bardzo szczegółowo opowiadał, że było też takim przyczyną do rozłamu był stosunek do emigracji różnych członków wywodzących się, pracujących, działających w PSL-u. I oczywiście też taką przyczyną był wybór drogi do niepodległości. Wszystko to zaowocowało tym, że w grudniu 1913 roku PSL przestało istnieć. Uległo podziałowi na Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, do którego dołączyło, jak wspominałam, PSL Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców. I od tego czasu oba odłamy PSL funkcjonowały samodzielnie. I możemy powiedzieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe Piast reprezentowało to marzenia umiarkowane i zachowawcze, a Polskie Stronnictwo Ludowe głosiło zasady radykalizmu społecznego. Wiemy oczywiście, że głównymi przedstawicielami PSL Lewica był Jan Stapiński, Józef Putek, Władysław Donin-Włosowicz, Franciszek Wójcik, Franciszek Krępa. Organem prasowym był dalej Przyjaciel Ludu. Stronnictwo Ludowe w okresie I wojny światowej nie osiągnęło takich sukcesów, jakie miało PSL.
Piast, ale wiemy, że tą działalność kontynuowało do 1921 roku. Wiemy oczywiście, proszę Państwa, że też powstało PSL Piast w 1914 roku i funkcjonowało do 1931 roku. Wiemy, że to 15 marca do Zjednoczenia i Powstania Stronnictwa Ludowego. Wiemy, że do tego PSL Piast dołączyło znacznie więcej posłów. Tutaj wiadomo, że dołączył Jakub Bojko, Wicenty Witos, Andrzej Kędzior, Władysław Długosz, że było bardzo pomocną rolę w rozszerzaniu i rozwijaniu PSL Piasy odegrało pismo Piast. I wiemy, że tutaj była bardzo aktywna działalność i to ugrupowanie stało się bardzo wiodące tutaj w ruchu ludowym w tym kolejnych latach funkcjonowania, oczywiście wywodzące się z obszaru Galicji. Proszę Państwa, jak możemy podsumować to, co się zdarzyło w ruchu ludowym w Galicji? Możemy powiedzieć, że ruch ludowy w Galicji nie wykorzystał powszechnego prawa wyborczego do Rady Państwa, jakie w 1907 roku wprowadzono. Oczywiście, bo nie wykorzystano tego i nie wszystkie organy prasowe zaczęły tutaj, wszystkie organy polityczne w kraju zaczęły działać. Brak wpływu jednolitości ruchu ludowego, wewnętrzne podziały, nieprzychylność administracji i władz kościelnych to też utrudniało funkcjonowanie i jednolitość ruchu ludowego. Możemy też powiedzieć, że toczące się wówczas rozgrywki polityczne przyczyniły się do rozwoju jednakże świadomości politycznej chłopstwa galicyjskiego, do powstania doświadczonych działaczy politycznych, którzy zasiadali zarówno w Lwowie, jak i w Wiedniu. Szybciutko, proszę Państwa, należałoby wskazać, że kolejnym miejscem, kolejnym obszarem, gdzie powstał ruch ludowy, był Zabór Pruski. I wiemy, że tutaj w Zaborze Pruskim ruch ludowy rozwijał się bardziej szczątkowo niż na obszarze Galicji. Wiemy, że rozwój jego wypływał z solidaryzmu społecznego, gdzie tylko tutaj ludowcy i działacze chłopscy koncentrowali się wokół kółek rolniczych, towarzystw spółdzielczych, oświatowych, kulturalnych, organizowali wiece i koncentrowali się wokół prasy. Gazety Grudziąckiej, Orędownika, Gazety Ludowej. I wiemy oczywiście i na Śląsku wokół Górnoślązaka. Wiemy, że tutaj ruch ludowy rozwijał tą świadomość, samoświadomość społeczną i polityczną chłopów, a czasem doszło do powstania stronnic. Głównie możemy powiedzieć, że rozwój ruchu ludowego na Zaborze Pruskim koncentrował się wokół przeciwdziałania germanizacji i rozwoju gospodarczym. I oczywiście, proszę Państwa, wiemy, że jak już powiedziałam, w szczątkowy sposób się w Zaborze Pruskim ruch ludowy rozwinął. Mamy Mazurską Partię Ludową, która powstała w 1896 i działała do 1914 roku, czyli do wybuchu I wojny światowej. Mamy Polską Katolicką Partię Ludową, która powstała w 1912 roku i działała do 1920 roku. Mazurska Partia Ludowa była tą pierwszą partią, która powstała w Ełku, działała w Prusach Wschodnich. Jej działaczami był przede wszystkim Karol Barke, Jaroszyk, Bogumił Lubosz. Myślę, że wszyscy wiemy, że to jest członek rodziny naszej poseł Pasławskiej. No i Zenon Lewandowski. Organem prasowym była Gazeta Ludowa. Był lokalnym ugrupowaniem, ale ważne, że takie ugrupowanie powstało. Zabiegał o zachowanie języka ojczystego, obyczajów i tradycji. Przeciwdziałał germanizacji, bronił prawa ludności mazurskiej, rozwijał działalność gospodarczą i oświatową. Jak już wspomniałam, w wybuchu I wojny światowej przestał funkcjonować. Bardziej taką dłużej działającą partią była Katolicka Partia Ludowa, która, proszę Państwa, skupiła się wokół takiego czołowego działacza Wiktora Kulerskiego. Oprócz niego działał ksiądz Duczmal, Ignacy Żniński, Michał Majerski, Zmygłód Wiśniewski, Wacław Kozłowski. Publikowano właśnie, organem prasowym była Gazeta Grudziąska, która publikowała wszystkie właśnie odezwy, rozwijała świadomość polskości Polaków na tym obszarze w ramach autonomii państwa niemieckiego, bo nie walczono tutaj o samodzielność tych ziem. Było, proszę Państwa, również dbanie o zachowanie oświaty dla ludu, wychowania narodowego przyszłych pokoleń.
Oczywiście lojalność wobec rządu niemieckiego, proniemiecka polityka powodowała, że to ugrupowanie było bardziej zacofane wśród mieszkańców pomorskich wsi. No i większą nie uzyskało też szerszego poparcia wśród środowiska wiejskiego. Jej działalność zakończyła się u początków II Rzeczypospolitej w 1920 roku. I proszę Państwa, i najbardziej obszerny rozwój, najbardziej ilościowy rozwój stronnic lodowych, aczkolwiek późniejszy niż w Galicji czy właśnie Zaborze Pruskim, miał miejsce w Królestwie Polski. I wiemy, że to był bardzo utrudniony rozwój tego ruchu ludowego z powodu rusyfikacji, zwalczania przez władze carskie wszelkich przejawów zorganizowanego życia politycznego zmierzającego do wyzwolenia narodowego. Wiemy, że ludność polska podejmowała wszelkie formy konspiracji przejawiające się w nielegalnie wydawanych odezwach, artykułach publikowanych na łamach prasy ludowej, w pracach kółek rolniczych, organizacjach spółdzielczych i światowych. Wiemy, że rozwijało się szkolnictwo ludowe. Wiemy, że powstawały pierwsze szkoły ludowe rolnicze w Gołodczyźnie, Bratnym, Kruszynku, Sokołówku, Krasieninie i Pszczelinie. Wiemy, że nauczyciele ludowi współpracowali z narodową demokracją, klerem i ruchem socjalistycznym. I proszę Państwa, pierwszym takim ważnym momentem, w którym to nastąpił tak jak gdyby rozwój intensywny ruchu ludowego, była rewolucja 1905 roku, wokół której to pojawiły się właśnie te postulaty narodowe. Walki o utrzymanie narodowości, o język polski, o prawa administracyjne, o prawa wprowadzenie języka polskiego w sądownictwie, administracji i szkołach. Nastąpił intensywny rozwój organizacji politycznych. Wiemy, że jako pierwszy w 1904 powstała nielegalna organizacja Polski Związek Ludowy, następnie utworzono Związek Młodej Polski Ludowej, potem intensywnie działały inne organizacje i ruchy, jak Ruch Zaraniarski, Ruch Siewbiarski, następnie w 1912 powstały dwie nielegalne organizacje chłopskie, Związek Chłopski, Narodowy Związek Chłopski, a w okresie I wojny światowej, o czym będzie mówił dr Tadeusz Boruta, powstały następne stronnictwa, które część z nich przetrwała do okresu II Rzeczpospolitej. I widzimy, proszę Państwa, ogromny wysyp tutaj tych partii, intensywność zaczęta od roku 1904. Wiemy, że tutaj też miały miejsca powstania i rozłamy wynikające z tego, że część działaczy została aresztowanych i wtedy też w wyniku tutaj interwencji władz rosyjskich, policji, taka partia przestawała istnieć. Bądź, proszę Państwa, część działaczy była niezadowolona w funkcjonowaniu w określonej stronnictwie ludowym i tworzyła sobie, łączyła, odłamywała się, wchodziła do następnego stronnictwa. Z uwagi na czas trudno mi, proszę Państwa, to szczegółowo omówić. Mogę tylko powiedzieć, że jak już wspomniałam, pierwsza legalna i tajna Polski Związek Ludowy został zlikwidowany w wyniku aresztowań w 1907 roku. Związek Młody Polskiej Ludowej, proszę Państwa, z niego kręgu wyrósł Ruch Siewbiarski oraz Towarzystwo Kółek Rolniczych imienia Stanisława Stoszica, bardzo zasłużona organizacja na polu rozwoju gospodarczego, oświaty rolniczej i oświatowej, chłopów w Królestwie Polskim. Oczywiście, proszę Państwa, Związek Młody Polski Ludowej został zlikwidowany po zamknięciu pisma Siewa przez władze carskie. Związek Chłopski, proszę Państwa, był nielegalną organizacją chłopską. Przestał istnieć w 1915 roku. No niestety, z połączenia jego działaczy z ruchem ziaraniarskim, Związkiem Ludu Polskiego. Narodowy Związek Chłopski był nielegalną organizacją, powstał z inicjatywy byłych działaczy Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego wokół pisma Polska skupionych, takich jak Aleksander Zawadzki, Błażej Stolarski, Antoni Piątkowski czy Janusz Szwajcer i oczywiście, proszę Państwa, przekształcił się potem Związek Ludu Polskiego. Powstało Stronnictwo Ludowe w 1915, które się przekształcało.
połączyło się ze Związkiem Słowackim, Związkiem Ludu Polskiego w Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim. Powstał Związek Ludu Polskiego, tylko działał w 1915 roku. Zjednoczył się ze Związkiem Chłopskim i działaczami Ruchu Zaroniarskiego w Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim, o czym tu dr Tadeusz Boruta, powstało i funkcjonowało do 1918 roku. Zjednoczenie Ludowe powstało u schyłku I wojny światowej i połączyło się potem z PSL-em Piastem. Polskie Zjednoczenie Ludowe powstało już u schyłku niepodległości odzyskiwania w 1918 roku i prowadziło działalność II Rzeczpospolitej. I teraz, proszę Państwa, no widzą Państwo, bardzo obszerna wiedza, trudno mi to wszystko szczegółowo i dokładnie omówić, ale teraz bym chciała już przejść do wniosków. Ruch ludowy był zróżnicowany, podzielony, rywalizujący, bardziej niespółpracujący, i to na przykładzie Galicji wiemy. Szczątkowy w zaborze pruskim. Tajny, zróżnicowany, likwidowany przez władzę w Królestwie Polskim. W ruchu ludowym w okresie zaborów miały miejsce podziały i rozłamy. Jakie były przyczyny? Były różnorakie, zarówno były te podziały i rozłamy inspirowane wewnętrznie, jak i zewnętrznie. I z czego one wynikały? Z uwarunkowań historycznych związanych z tworzeniem się stronnic ludowych pod trzema zaborami i zróżnicowaną sytuacją, w jakiej działały. No wiemy, że w Galicji działały legalnie, a w zaborze pruskim miały utrudnioną bardzo działalność, no i oczywiście nielegalną działalność miały w Królestwie Polskim. Centrowości, co powodowało gromadzenie w swoich szeregach ludzi o zróżnicowanych poglądach i postawach politycznych i dlatego były narażone na oddziaływanie z zewnątrz. Zróżnicowany bardzo wewnętrznie był ruch ludowy, co powodowało powstanie dwóch płaszczyzn podziałów, rozłamów. Pierwszą płaszczyzna wynikała z ambicji przywódców i działaczy, uwarunkowań charakterologicznych jednostek. Drugą płaszczyzną podziału wewnętrznego miała źródło w różnych programach i ideologiach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. W bardzo skrótowej formie to spróbuję zrobić. Historię, dzieje ruchu ludowego, przede wszystkim politycznego ruchu ludowego w okresie I wojny światowej. Jak już wcześniej koleżanka tutaj Państwu wspominała, w okres I wojny światowej polski ruch ludowy wchodził mocno podzielony. W Galicji no, były tylko z tych najbardziej znaczących dwa odłamy, PSL Lewica i PSL Piast. Ale w Królestwie Polskim tych grupek o charakterze ludowym istniał cały szereg, której koleżanka je wspominała o nich. I było wiele, i były na ogół bardzo nieliczne. Zacznę może od Królestwa Polskiego, bowiem właśnie w Królestwie Polskim te grupki w okresie I wojny światowej zaczęły się jednoczyć. I można powiedzieć, nawet uogólniając, nie tylko do Królestwa to odnosząc, ale także i do Galicji, że podstawą jednoczenia ugrupowań niewielkich czy większych ugrupowań chłopskich była sprawa niepodległości. To była ta zasadnicza kwestia, która prowadziła do połączenia mniejszych grupek, większe ewentualnie nawiązywania współpracy między większymi partiami politycznymi. W poprzednim referacie słyszeliśmy, że w 1915 roku powstało Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim. Właśnie to przykład zjednoczenia trzech grup, trzech partii politycznych, czyli Stronnictwa Ludowego, które związane było, nawiązywało do ruchu zaraniarskiego, Związku Chłopskiego i Związku Ludu Polskiego. Trzy partie połączyły się w jedno, Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim, znane później jako Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie. Kolejnym takim przykładem jednoczenia niewielkich grupek chłopskich było wspomniane już Zjednoczenie Ludowe.
Powstało ono w lutym 1917 roku i powstało na skutek połączenia też kilku grup partyjek niewielkich, niechętnych PSL Wyzwolenie. To były takie partie jak Narodowy Związek Chłopski, Polski Związek Ludowy, Partia Ludowa. Ale już w połowie 1918 roku w tymże Zjednoczeniu Ludowym doszło do rozłamu, wystąpiła grupa działaczy z księdzem Blizińskim na czele i utworzyła ona Polskie Zjednoczenie Ludowe. Także można powiedzieć, że w zasadzie w latach I wojny światowej w Królestwie Polskim z takich najbardziej znaczących ugrupowań chłopskich powstało Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie i Zjednoczenie Ludowe, które później połączyło się z PSL Piast, ale to już 1918 rok i o tym wspomnę za chwilę. Tendencje zjednoczeniowe w ruchu ludowym, jak już wspomniałem, przede wszystkim bazowały na sprawie niepodległości. I tutaj można by wskazać, że takim zasadniczym momentem, który zapoczątkował jednoczenie się czy pracę na rzecz zjednoczenia partii chłopskich, była rezolucja z maja 1917 roku, rezolucja zgłoszona przez posła PSL Piast Włodzimierza Tetmajera, stwierdzająca, że jedynym dążeniem narodu polskiego jest odzyskanie niepodległej, zjednoczonej Polski z dostępem do morza. Dlaczego by to była taka ważna rezolucja? Bowiem PSL Piast po ogłoszeniu tej rezolucji zmienił swoją politykę. Zamiast dotychczasowej lojalistycznej, jeszcze lojalnej wobec monarchii austro-węgierskiej polityki stworzenia państwa polskiego w oparciu o Austrię, a więc tej koncepcji austro-polskiej, połączenia dwóch dzielnic, przeszedł do koncepcji stworzenia państwa polskiego już bez Austrii, ale za to z połączenia trzech dzielnic, wspominając też o zaborze pruskim. I działając właśnie w tym kierunku, PSL Piast podjęło działania na rzecz bliższej współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym w Królestwie Polskim. Dostrzegano tę potrzebę współpracy i pierwsze oficjalne kontakty między PSL Piast a PSL Wyzwolenie miały miejsce już w listopadzie 1917 roku. 25 dnia tego miesiąca odbyła się, zwołana po raz pierwszy od wybuchu wojny, Rada Naczelna PSL Piast. W czasie jej obrad w pierwszym rzędzie podkreślano sprawę niepodległości, zjednoczenia trzech zaborów. Dlaczego ta Rada Naczelna jest taka ważna? No raz, że to pierwsza od czasu wybuchu wojny, ale znacznie, moim zdaniem, dla kwestii jedności ważniejsze było to, że na obrady Rady Naczelnej zaproszeni zostali działacze PSL Wyzwolenie z Królestwa Polskiego. Przebywający wówczas, czy uczestniczący w tych obradach członek PSL Wyzwolenie Juliusz Poniatowski opowiedział się w imieniu swojej partii za utrzymaniem wzajemnych kontaktów. A Rada Naczelna w swojej uchwale opowiedziała się za jednością działania stronnictw ludowych w całym kraju i postulowała powołanie do życia trójzaborowego Wydziału Ludowego złożonego z bratnich organizacji ludowych. Hasło zjednoczenia ruchu ludowego pojawiło się także w czasie zebrania tak zwanych stronnictw niepodległościowych Królestwa Polskiego i Galicji w lutym 1918 roku. W tym spotkaniu brali udział przedstawiciele PSL Wyzwolenie i PSL Lewica Jana Stapińskiego, bez przedstawicieli PSL Piast. Stapiński także wyraźnie wypowiadał się jako rzecznik zacieśnienia współpracy między PSL Lewica a PSL Wyzwolenie. Kolejne takie spotkanie ważne dla dążeń zjednoczeniowych odbyło się
2 czerwca 1918 roku w Krakowie. Obradował wówczas zjazd przedstawicieli inteligencji ludowej, który był zorganizowany przez działacza PSL Piast Gabriela Dubiela. W zjeździe tym wzięli udział przedstawiciele PSL Piast, PSL Lewica i PSL Wyzwolenie. Uchwała zjazdu głosiła, że inteligencja ludowa zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zjednoczenie wszystkich na ziemiach polskich ideowo zbliżonych stronnictw ludowych jak najrychlej przeprowadzone zostało. Kolejne spotkanie delegatów stronnictw chłopskich miało miejsce 24 września 1918 roku w Krakowie. Uczestniczyło w nim 40 przedstawicieli PSL Wyzwolenie, Zjednoczenia Ludowego, tych partii z Królestwa Polskiego, i PSL Piast. Prócz spraw zasadniczych, czyli przede wszystkim niepodległości oraz wspólnego działania na rzecz reform społecznych na ziemiach polskich, przede wszystkim reformy rolnej, powołano komisję wspólną, tymczasową, dla ustalenia taktyki działania w ciałach ustawodawczych. Właśnie już przygotowując się do walki o reformy społeczne. Bardzo ważnym, wręcz takim nie przełomowym, ale bardzo poważnym, bardzo poważnie działającym na rzecz zjednoczenia momentem stała się kilkudniowa, bo trwająca od 17 do 19 października 1918 roku, konferencja polityków z Królestwa Polskiego i Galicji. Ta konferencja została zwołana, czy przybyli przedstawiciele z obu zaborów do Warszawy po takim ważnym też momencie, czyli zapowiedzi Rady Regencyjnej, czy wręcz ogłoszeniu niepodległości Polski 7 października 1918 roku, kiedy Rada Regencyjna planowała utworzenie nowego rządu polskiego. No, rząd ten miał być utworzony na podstawie porozumienia stronnictw polskich. Właśnie w czasie tej konferencji grupującej polityków z Królestwa Polskiego i Galicji reprezentowane były ugrupowania chłopskie, te zasadnicze ugrupowania chłopskie. W sumie konferencja ta nie doprowadziła, tak ogólnie rzecz biorąc, do niczego, bo politycy byli tak ze sobą skłóceni i tak wiele antagonizmów się pojawiło, że nic nie wypracowano, niewiele wypracowano. Jedynie właśnie stronnictwa ludowe, jedynie stronnictwa chłopskie potrafiły jakoś się porozumieć i przedstawić swoje własne stanowisko, jednolite stanowisko. A więc widać było już chociażby w tym momencie, że stronnictwa chłopskie gotowe są do współpracy. Na fali tych nastrojów współpracy 18 października 1918 roku przedstawiciel PSL Lewica, główny, czyli Jan Stapiński, zadeklarował, że PSL Lewica przyłączy się do PSL Piast. Równocześnie także część polityków, lewa strona Zjednoczenia Ludowego, wstąpiła do PSL Piast, przyłączyła się do PSL Piast. Pod wrażeniem tych faktów, które dokonywało się w czasie zebrania, również przedstawiciel PSL Wyzwolenie, Stanisław Tugut, stwierdził, że PSL w Królestwie i PSL w Galicji mają bardzo zbliżone programy. I nie widzi przeszkód, aby te partie z Królestwa i z Galicji połączyły się. Mimo że we wspólnej uchwale stwierdzano, że budowa Polski Ludowej obejmującej wszystkie ziemie polskie wymaga zjednoczenia wszystkich włościan i wszystkich interesów ludu mających na oku i w tym celu łączą się powyższe zrzeszenia polityczne w jednostronnictwo obejmujące wszystkie ziemie polskie, tak iż w Polsce istnieć ma na przyszłość jedno jedynie stronnictwo ludowe, całkowite zjednoczenie nie dokonało się wówczas. Przede wszystkim dlatego, że nie było takiej
widać woli ze strony PSL wyzwolenie. Stanisław Turut co prawda to deklarował, a nawet później, bo dwa tygodnie później obradujący walny zjazd PSL wyzwolenie także jednomyślnie przyjął wniosek o połączeniu i ścisłym współdziałaniu stronnictw. Władze upoważniono do pertraktacji z PSL w Galicji. To jednak rzeczywiste połączenie nie nastąpiło. Przede wszystkim ze względu na różnice poglądów co do współpracy z innymi uczestnikami sceny politycznej. Przede wszystkim chodziło o to, że PSL wyzwolenie nie było chętne do współpracy z endecją. Bliższe kontakty miało z PPS-em. Natomiast PSL Piast i Witos, bazując na sprawie niepodległości, uznając, że jest to sprawa najważniejsza, był skłonny nawet do współpracy z Ruchem Narodowo-Demokratycznym, budując szerszą taką koalicję polską, która mogłaby utworzyć jeden rząd reprezentujący całą scenę polityczną i trzy zabory. Można powiedzieć, że w pewien wpływ na to mieli przede wszystkim socjaliści, którzy w PSL wyzwolenie jednak posiadali znaczne wpływy i nie pozwolili na takie połączenie, nie dopuścili do takiego połączenia wówczas. Parę miesięcy później, można powiedzieć, że rok prawie później, w Sejmie Ustawodawczym już do takiego połączenia krótkotrwałego bardzo doszło, ale było to bardzo krótkie. Liderzy ludowi i działacze ruchu ludowego nie potrafili się ze sobą w pełni porozumieć ze względu przede wszystkim na różnice nie tyle programowe, co personalne, ale również geograficzne. Jednak te 123 lata zaborów zrobiły swoje. I dla osoby z Wielkopolski, mieszkaniec Królestwa Polskiego był kimś gorszym, kto był pod carem. A na przykład dla mieszkańca Królestwa Polskiego, ktoś z Galicji, był bardziej konserwatywny i bardziej zachowawczy. W końcu był pod cesarzem, w tych warunkach żyli i działali. Więc to jest dosyć skomplikowane, ale to staram się Państwu wkrócie zarysować. Są wybory do Sejmu Ustawodawczego, które pokazują, jakie były partie. Były trzy partie. PSL Piast, Wincentego Witosa, który działał wówczas w Galicji. Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie, które działało w Królestwie Polskim. I Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica, które było również w Galicji. Sama nazwa jest takim podkreśleniem tej lewicowego charakteru PSL Lewica, które było radykalne i było populistyczne, ale o nim będę najmniej mówił. Już w 19 roku dochodzi do prób zjednoczenia ruchu ludowego na forum Sejmu Ustawodawczego. Pomysłodawcą tego zjednoczenia jest Maciej Rataj, który miał umysł trochę większy niż przeciętny polityk i uważał, że wszyscy ludowcy powinni być w jednej partii. To były procesy polityczne, które były naturalne dla również innych ruchów. Chociażby dla ruchu chadeckiego, który się zjednoczył ze wszystkich zaborów, czy ruchu socjalistycznego, który również ze sobą współdziałał, czy ruchu narodowego, który również dokonano jakiejś takiej konsolidacji w już wolnej Polsce. Tego typu zjednoczenie, była próba, powstał Zjednoczony Klub Posłów Ludowych, to długa jest historia o tym, pisałem dużo w jednej i drugiej mojej książce, którą tutaj wydałem, bo bohaterowie tych moich publikacji uczestniczyli w tych procesach konsolidacyjnych, ale do tego nie dochodzi. Dlaczego? Ponieważ wchodzą tutaj właśnie te problemy personalne, że Witos jest liderem i on jako taka postać jest zagrożeniem dla niektórych i jest po prostu politykiem trochę wyższego kalibru, dlatego był negatywnie oceniany jako... nie chcieli go na przywódcę ci z Królestwa Polskiego, bo oni chcieli być ci liderzy, Maksymilian Malinowski, Stanisław Turut, oni chcieli być liderami tej partii. I na tym polega cały klucz problemu zjednoczenia ruchu ludowego do 1931 roku. Tam te różnice programowe, stosunek do reformy rolnej,
stosunek do mniejszości narodowych. One są raz podobne, raz mniej podobne. Czasami te spory są specjalnie tworzone, żeby jakoś się odróżnić w końcu na spotkaniach, wiecach politycznych. To jest szeroka kwestia, też jest sprawa współpracy, z kim współpracować. PSL-PiAS jest za współpracą z Narodową Demokracją. Ale ta współpraca nie wynika z tego, że PSL-PiAS jest konserwatywny i prawicowy, tak jak większość powtarza historycznie. Tylko wynika z racjonalnego podejścia do polityki, z pragmatycznego podejścia. Endecja i prawica to jest jedna duża siła, a lewica jest bardzo rozbita w okresie dwudziestolecia międzywojennego, dlatego opłaca się z kim współpracować? Z jedną partią czy z pięcioma partiami, z którymi się nie można dogadać? Już myślałem, że Bartek tutaj będzie mi poprawiał mikrofon, a jednak poprawię. Dziękuję ci bardzo. Inną taką kwestią jest spór polityczny w Polskim Stronnictwie Ludowym PiAS między Wincentem Witosem a Janem Dąbskim. Jan Dąbski, wiceminister spraw zagranicznych, przewodniczący polskiej delegacji w rozmowach pokojowych w Rydze. Postać bardzo znana i postać bardzo ambitna. I do czego dochodzi w pewnym momencie w ich relacjach? Do tego, że jeden i drugi chce być liderem. Te kwestie programowe, różnice, one są później dodane, bo to przecież wiadomo, jak to funkcjonuje. Przede wszystkim liczy, całe życie właśnie takie jest. Kwestie personalne, to jest najważniejsze. I teraz chciałbym tutaj powiedzieć, bo tak możemy mówić o pewnych wadach ludzi, że ludzie się są kłócą, rywalizują ze sobą. Zwróćcie Państwo uwagę na dwie osoby, a przede wszystkim na jedną. Na Macieja Rataja. Maciej Rataj, który jest wybitnym politykiem, wybitnym przywódcą ruchu ludowego, potrafił współpracować z Wincentem Witosem przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Między nimi były różne spory, również programowe, ale potrafili ze sobą współpracować. To jest sztuka, którą warto kultywować i warto o niej pamiętać. Jest to może mniej atrakcyjne niż ostry spór z wyzywaniem siebie bądź z wyzwaniem się na pojedynek, co akurat w ruchu ludowym pojedynki nie były praktykowane, bardziej w środowiskach konserwatywnych, ale jest to również sztuka współpracy Witosa z Ratajem. No ale dobrze, wspomniałem o takim zarysie tych konfliktów, tych różnic programowych, które trochę są, trochę ich nie ma. W 1931 roku dochodzi do zjednoczenia trzech odłamów ruchu ludowego, czyli Stronnictwa Chłopskiego, na czele którego stał wspomniany Jan Dąbski, Polskiego Stronnictwa Ludowego PiAS, na czele którego stał właśnie Wincenty Witos i Maciej Rataj, oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, którego liderem był Maksymilian Malinowski. Dochodzi do zjednoczenia ludowców w 1931 roku. Dlaczego? Te wszystkie spory personalne odchodzą w zapomnienie. Najważniejsza jest walka z głównym wrogiem, czyli z obozem autorytarnej sanacji. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że to zjednoczenie trzech partii, trzech jakby przewodniczących, jeden był przewodniczącym Rady Naczelnej, drugi był prezesem zarządu, trzeci był przewodniczącym kongresu. Wszędzie jest trójpolówka, trzech przewodniczących zarządu, trzech wiceprezesów, trzech skarbników. No bardzo jest to tak w terenie rozrzucone, rozbudowane bardzo. Dużo mówimy o współczesności. Z takiego modelu, taki model wykorzystała lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej, kiedy się połączył z Wiosną niedawno. Oni również zastosowali podział nie trójpolówki, tylko dwupolówki, bo wszędzie było po jednym prezesie partii wojewódzkiej z jednego odłamu, a drugi z drugiego, więc ten model zastosowany przez ludowców, wydaje mi się, że pierwszy raz w polskiej historii taki model zastosowany, czyli stworzenia trzech równoważnych stanowisk dla zachowania tych wpływów każdego ze środowisk, jest również wykorzystany w przyszłości, no chociaż właśnie wspomnianym zjednoczeniu dwóch ugrupowań lewicowych, z którego powstała nowa lewica. No ale to jest już współczesność, to jest moja taka obserwacja. Wracając do lat 30. i do zjednoczenia ludowców. Jest to zjednoczenie i tu również są kwestie personalne, ponieważ Wincenty Witos, wokół którego cała sprawa się kieruje, jest politykiem o ogromnym autorytecie, który zdobywa ten autorytet w okresie właśnie procesu brzeskiego. Włościanie zaczynają mu bardziej wierzyć, bardziej ufać. Jest jakby ten nimb
nimb uwięzienia przez Piłsudskiego jest przy nim i on to sprytnie wykorzystuje. Później również ta emigracja polityczna w Czechosłowacji. Wokół Witus staje się naturalnym liderem chłopów. Chłopów w latach 30., których spotyka ostry kryzys gospodarczy i ekonomiczny. Inną sprawą jest również w latach 30. kwestia zmiany w ogóle podejścia, zmiany pokoleniowej w ruchu ludowym. Ale ta zmiana pokoleniowa w ruchu ludowym jest również zmianą pokoleniową w innych środowiskach. W ruchu narodowym również wytwarza się podział na starszych i młodszych. Starsi to w wypadku endeków zwolennicy demokracji parlamentarnej, a młodsi to bardziej już są tacy faszyzujący. A w ruchu ludowym są ci starsi zwolennicy starych metod walki w sposób demokracji parlamentarnej i ci młodzi, bardziej radykalni, bardziej często związani ze wsią, twórcy również nowego programu politycznego i oni mają coraz większy wpływ w latach 30. na funkcjonowanie stronnictwa ludowego. Ruch ludowy w latach 30. przechodzi również różne rozłamy. Dochodzi do tych rozłamów było sporo. Chyba najważniejszym rozłamem był rozłam w 1935 roku, kiedy szereg liderów dawnego polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenia na czele ze wspomnianym Maksymilianem Malinowskim, a również ze Stanisławem Wroną, który był prezesem swego czasu NKWSL, odeszli ze względu na sprzeciw wobec podjętej przez ogół ludowców decyzji o nieudziale w wyborach parlamentarnych 1935 roku, które były wyborami niedemokratycznymi z ordynacją wyborczą, która była niezgodna z zasadami demokracji i zdecydowanie była korzystna dla obozu rządzącego. To chyba największy był rozłam, ale ludowcy sobie z nim bez problemu poradzili. Właśnie dzięki temu dopływowi świeżej krwi działaczy młodowiejskich. I ruch ludowy w latach 30. jest partią skonsolidowaną. Ta część działaczy rozłamowych odchodzi i ona już nie wraca. Partia jest skonsolidowana, jednolita, ma swój własny program polityczny oparty na zasadach nowoczesnego agraryzmu i ta partia wchodzi w nowy etap, a tym etapem jest wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku i etap Stronnictwa Ludowego ROK i Batalionów Chłopskich. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mojego krótkiego referatu.